Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na trening czytania i pisania oparty na metodzie sylabowej. Jeżeli jesteście gotowi, to uwaga, like czyli łapka w górę. Rozpoczynamy trening, gdzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie sylaba za. Sylabę za możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby: albo za pomocą małej, albo wielką literą. Bez względu na to, czy sylabę za spotkamy zapisaną małą, albo wielką literą, brzmi dokładnie tak samo brzmi po prostu za. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą za? Jest ich bardzo dużo. Jako przykłady niech posłużą następujące wyrazy. Zamek, zachód, zawód. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu zamek. Za-mek. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie zachód. Za-chód, na przykład zachód słońca. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie zawód. Za-wód. A czy sylabę za możemy spotkać w dłuższych wyrazach? Oczywiście. Popatrzcie na przykłady wyrazów trzysylabowych. Na przykład zapałki, zakładka, zabawki. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu zapałki. Za-pałki. A teraz zakładka, za -kład -ka. na przykład zakładka do książki. I zabawki, za-baw-ki. Sylabę za możemy także spotkać w nazwie miejscowości Zakopane, a także w wyrazie zakochani. Zakopane to zimowa stolica Polski. Jest to miasto położone w naszych pięknych tatrach. Zauważcie, że pisownia wyrazu zakopane jest przedstawiona wielką literą, bo tak jest poprawnie. A teraz uwaga wyklaszczmy sylaby w wyrazie, w nazwie miejscowości zakopane za, ko, pa, ne aż cztery sylaby. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie zakochani. Za-ko-ha-ni. Również cztery sylaby. A czy sylabę za możemy spotkać zapisaną na końcu wyrazów? Jak najbardziej. Popatrzcie na przykłady. Koza, bluza, beza. A teraz wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu koza. Ko za. A teraz bluza. Blu za. Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie beza. Mniam, miam. miam. Be za A co to za wyraz? Zbudowany jest z dwóch sylab, gdzie pierwszą sylabą jest sylaba ga, a drugą sylaba za. To. Ga za. Czyli gaza. A co to za wyraz? Jego pierwszą sylabą jest sylaba wa, a drugą sylaba za. To wa za, czyli waza. A co to za wyraz? Składa się z trzech sylab. Jego pierwszą sylabą jest sylaba za, drugą sylabą jest sylaba pa, a trzecią sylaba la. To za pa la czyli zapala A teraz rebus fala ale skreślona sylaba la dodać za Co będzie rozwiązaniem tego rebusu Rozwiązaniem rebusu jest wyraz faza o fazie możemy mówić w odniesieniu do księżyca, na przykład faza księżyca, która nazywa się Nuf, albo inna faza księżyca, która nazywa się Pełnia. O fazie możemy również mówić w odniesieniu do wzrostu roślin, od nasionka do dorosłej rośliny. Faza wzrostu roślin. A teraz zapraszam Was do odczytywania sylab. Najpierw odczytajmy te zapisane białym kolorem. Za, ga, fa, ła, za, pa, ka, za, wa, sa, da, ra. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem żółtym. Ga, za, wa, za, ga, ma, za, Pa, la, fa, za, ga, fa. A teraz przeczytajmy wyrazy zapisane kolorem niebieskim. Zapala gaza, fama, sama, faza, waza, para. Proponuję, żebyśmy przeczytali sylaby, wyrazy i zdania, ale w nieco szybszym tempie. Gotowi. Za, ga, fa, ła, za. Pa, ka, za, wa, sa, da, ra. Teraz te zapisane żółtym kolorem. Ga, za, wa, za, ga, ma, za, pa, la, fa, za, ga, fa. I wyrazy zapisane kolorem niebieskim. Zapala, gaza, fama, sama, faza, waza, para. Teraz odczytajmy zdania wyrazowo-obrazkowe. Pierwsze zdanie, zapisane kolorem białym, brzmi: Mama zapala świeczkę. Drugie zdanie, to zapisane kolorem żółtym, brzmi: Aga sama zapala zapałkę. I ostatnie zdanie, zapisane kolorem niebieskim: Ta waza za mała. Przeczytajmy raz jeszcze te zdania, ale w szybszym tempie. Start! Mama zapala świeczkę. Aga sama zapala zapałkę. Ta waza za mała. Żeby nauczyć się pięknie pisać sylabę za, musimy nauczyć się zapisywać nową literę, bowiem. Sylaba za zbudowana jest z dwóch liter, dwóch znaków graficznych. Pierwszą z tych liter jest litera z, tak nazywamy ją w alfabecie, ale brzmi ona jak z. W połączeniu z literą a daje nam sylabę za. Sylabę za możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby: albo za pomocą małej, albo wielką literą. Pora zatem zapoznać się z pisownią, zapisem małej i wielkiej litery z. Oto litera, która w alfabecie nazywa się z, natomiast brzmi ona jak z. Zarówno mała, jak i wielka litera z są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisywać małą i wielką literę z. Mała litera z i wielka litera z. Zapraszam Was teraz do wykonania ćwiczenia polegającego na zapisywaniu liter z, wielkiej i małej, po kropeczkach, po śladzie. Zaczynam trening od wielkiej litery z. Zapisuję ją po kropeczkach. Zaczynam od góry taką jakby falą, która umieszczona jest na górnej linii. Następnie ukośnie kreseczką. Przejeżdżam przez dwa pola, dojeżdżam do dolnej linii i wykonuję znowu taką falę, ale skierowaną w prawą stronę. I tak wygląda wielka litera z, mała litera z wygląda bardzo podobnie, z tym tylko, że jest ona na jednym polu, tak? przebiega przez jedno pole HOPS i wygląda to w ten sposób. Tak więc wielka litera z przebiega przez dwa pola. Mała litera z przez jedno pole. Staram się tak zapisywać tę literę, by równiutko dojeżdżać do linii. A teraz, moi drodzy, zapraszam Was do zeszytów. Zaprezentuję Wam teraz, w jaki sposób zapisać sylabę ZA. Pierwszy sposób zapisu. Zaczynamy od kreślenia litery Z zgodnie z jej kierunkiem zapisywania. Następnie odrywamy rękę i dołączamy literę A, którą zapisujemy bez odrywania ręki zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Pokażę raz jeszcze, jest to pierwszy sposób zapisu, a więc litera z, mała litera z w polu środkowym, oderwana ręka, i do tego dołączamy literę A, którą zapisujemy bez odrywania ręki. Teraz zaprezentuję Wam drugi sposób zapisu sylaby za. Zaczynam. Odkreślenia małej litery z w polu środkowym. Następnie, nie odrywając ręki, dołączam kółeczko, które kreślę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odrywam rękę i dołączam do kółeczka laseczkę, i tak wygląda drugi sposób zapisu sylaby za. Pokażę raz jeszcze. Litera z. Od razu kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. Wybieracie ten sposób zapisu, który jest dla Was łatwiejszy. Teraz przedstawię Wam zapis sylaby za, która, jak widzicie, zapisana jest wielką literą. A więc rozpoczynam od wielkiej litery z swój zapis. Jak wiecie, wielka litera Z przebiega przez pole górne i środkowe. Po jej zapisie odrywam rękę i dołączam literę A, którą zapisuję bez odrywania ręki. Raz jeszcze pokażę. Wielka litera Z, zgodnie z jej kierunkiem zapisu, czyli od góry ku dołowi, dwa pola, zakreślam i po zakreśleniu litery Z dołączam literę A. Którą jak widzicie zapisuję bez odrywania ręki. A teraz pokażę Wam drugi sposób zapisu sylaby ZA zapisanej wielką literą. Zaczynam od wielkiej litery Z, swój zapis. Ciągłym ruchem z góry na dół i nie odrywając ręki, kreślę kółeczko, które przebiega mi przez pole środkowe, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. Teraz jeszcze pokazuję drugi sposób zapisu sylaby za, a więc wielka litera z. Nie odrywam ręki, dołączam kółeczko, którego kierunek jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. To jest drugi sposób zapisu sylaby za. Wybieramy ten sposób, który jest dla nas łatwiejszy. Teraz zaprezentuję zapis wyrazu gaza. Zaczynam od litery G. Jest to mała litera G, która, jak wiecie, zjeżdża mi na dół do pola dolnego. Po zapisaniu litery G odrywam rękę i prowadzę swoją dłoń do zapisu litery A, którą zapisuję bez odrywania ręki, i od razu łączę z kolejną literą, z literą z. Po jej zapisie odrywam rękę do zapisu litery A, którą dołączam i zapisuję bez odrywania ręki. Jest to pierwszy sposób, a teraz pokażę drugi. Drugi sposób zapisu wyrazu gaza wygląda w ten sposób, że rozpoczynam od zapisu litery G zgodnie z jej kierunkiem zapisywania, następnie nie odrywając ręki prowadzę dłoń. Do zapisu litery a, ale najpierw kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchów wskazówek zegara, dołączam laseczkę i od laseczki od razu łączę literę z i nie odrywając ręki, zapisuję kolejne kółeczko, kierunek przeciwny do ruchów wskazówek zegara. Odrywam rękę i dołączam laseczkę wybieracie ten sposób zapisu, który jest dla Was łatwiejszy. Obydwa zapisy są poprawne. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening, mimo iż był długi, nie sprawił Wam żadnych problemów i nie mieliście z nim kłopotów. Jeśli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dzionka. Przesyłam buziaki i zapraszam na kolejny odcinek i spotkanie z kolejną sylabą. Pa!